Nazywam się Martyna Łukasiewicz i jestem kuratorką wystawy Światło i Cisza w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Był zafascynowany historyczną architekturą i dawnymi wnętrzami. Malował obrazy, które same w sobie zawierają ślady czasu. Były to nastrojowe wnętrza, niezwykłe krajobrazy i miejskie pejzaże. Inspirowała go sztuka duńskiego Złotego Wieku i XVII-wieczne malarstwo holenderskie. O kim mowa? O Wilhelmie Hammershoju, jednym z najwybitniejszych artystów przełomu XIX i XX wieku, który zyskał międzynarodową sławę, jakiej nie doświadczył żaden inny duński malarz. Już 21 listopada w Muzeum Narodowym w Poznaniu otwieramy wystawę Wilhelm Hammershoi – Światło i Cisza. Po wielkich ekspozycjach w Paryżu, Londynie czy Tokio, wreszcie w naszej części Europy będziemy mogli podziwiać dzieła tego wyjątkowego artysty. Wystawa, przygotowana we współpracy z Galerią Narodową Danii, będzie dostępna w Poznaniu do 23 stycznia, a następnie w Muzeum Narodowym w Krakowie od marca do maja przyszłego roku. Serdecznie zapraszamy!